Emiek, miłość długowieczne, to prawda. Fenomen tego serialu jest do dzisiaj chyba nieznany, ale jest, no, Grabina jest magiczna, trzeba to powiedzieć. Jak słyszymy nazwę Grabina, to wiem, że to jest Emiek, miłość. I co się będzie działo w wątku Rafała Stadnickiego? No, ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo ten wątek został rozbudowany. Postać Rafała się rozwinęła. No i faktycznie Rafał Stadnicki będzie miał trochę perypetii na wiosnę. Perypetii takich, no już takich miłosnych, miłosno podrywających go dziewczyn, bo będą go tam podrywały dziewczyny, nie mogę zdradzić jakie, ale będą tam się starały jego względy. No i będą to takie trochę i perypetie śmieszne, komediowe trochę, no ale też i poważniejsze, więc Rafał będzie miał spory orzech do zgryźlenia, szczególnie z dwiema niewiastami bardzo młodymi, które będą go tam cały czas naciskały i robiły różne podchody, testowały jego wytrzymałość i odporność na stres, więc fajnie, bardzo fajnie to się wszystko zapowiada i myślę, że będzie ciekawe, więc tylko oglądać. One będą testowały, a jak on będzie się w tym odnajdywał? Czy jemu pasuje takie oblężenie kobietami, czy nie do końca? No, tak naprawdę go to tam łechce, to jego ego męskie, że jednak wie, że no jest okej, okay, fajnie wygląda, jest policjantem w tej Grabinie, nosi broń przy sobie, ma władzę, więc wie, że się podoba kobietom, ale ma dystans do tego, bo jednak tutaj wchodzą w grę różne czynniki też takie związane z metryką, można powiedzieć, ale nie, ma dystans do tego, bo jakby nie lubi takich mocnych zalot, bo tutaj on będzie dosyć mocno atakowany przez te dziewczyny, ale później zacznie trochę pękać i to jego serce zacznie tak kruszyć się, no i zobaczymy, co będzie dalej. Rozumiem, że się pokruszy w jedną stronę, a nie w obie. No, tego jeszcze nie wiem do końca, no znaczy na pewno w jedną, ale w którą to zobaczymy.